17. Punkty A, B, C, D należą do okręgu o środku w punkcie O. Suma alfa i beta wynosi. I teraz tak. Tu mamy 100, to że tutaj ta część na zielono zaznaczona. To to jest kąt półpełny, tak? Czyli ta część zielona to ma razem 180 stopni. Jak chcę wyliczyć ten kąt przy punkcie A, nazwijmy go małe e, tak? Czyli 180 równa się 100 stopni plus kąt E. Więc 180 stopni minus 100 stopni równa się kąt E. Czyli 180 minus 100 to jest 80 stopni równa się kąt E. Co nam to dało? Czyli tu mamy 80 stopni. Popatrzcie. Tu mamy trójkąt. No nie? Czyli, czekajcie. I miara kątów w trójkącie to jest równa z... O, jest równa 180 stopni. To się równa alfa plus beta plus nasz kąt E. Czyli 180 stopni równa się alfa plus beta plus 80 stopni. Czyli 180 stopni minus 80 stopni równa się alfa plus beta. Czyli 100 stopni równa się alfa plus beta. I otrzymujemy to, co mieliśmy otrzymać. Suma alfa i beta. Jak macie pytania, piszcie.